O, właśnie się szykuję na imieniny wujka Staszka. No, prosił, żeby w ramach prezentu mu tam kupić jakiś alkohol, trunek. No, tylko właśnie nie wiem, czy to wino, piwo, może jakieś whisky. No, nie mam pojęcia, za duży wybór jest na tym rynku. Ale, czy wiesz o tym, że alkohol jest trucizną? No ale przecież wszyscy go piją. Wszyscy nie mogą się mylić, czyż nie? Wszystkie napoje alkoholowe zawierają etanol. Jest to związek, który zaburza pracę układu nerwowego. Dzisiejszy odcinek poświęcimy wpływowi etanolu na organizm człowieka. Przy niewielkiej ilości alkoholu pojawia się przyjemne uczucie, człowiek czuje się odprężony. Ale tak naprawdę już wtedy alkohol przenika do krwi, a stamtąd do mózgu, gdzie niszczy komórki nerwowe. Przy większej ilości wypitego alkoholu pojawiają się problemy z koncentracją, koordynacją ruchów, czy taki człowiek pod wpływem zaczyna bełkotać. Ależ o co chodzi? Jak to wujek Staszek ma 60? No właśnie, ale to jest tylko to, co możemy zobaczyć. No chyba, że jakaś osoba wypiła troszeczkę za dużo alkoholu, to wtedy może mieć problemy również z widzeniem. Ale ta Basia to po prostu wypiekniała. Rano to ona nie wyglądała jeszcze tak jak taka żylina żyli, a teraz to po prostu czysta piękność. Gorzej z tym, co dzieje się wewnątrz organizmu. Długotrwałe spożywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w całym ciele. Zwiększa się ryzyko zachorowania na nowotwory, np. jamy ustnej czy gardła. Zwiększa się również ryzyko pojawiania się stanów zapalnych, np. żołądka czy dwunastnicy. Również powoduje, że serce nie pracuje prawidłowo. Alkohol powoduje, że jego rytm jest zaburzony i może to wszystko prowadzić do niewydolności układu krwionośnego. Alkohol niszczy również komórki nerwowe, co może być przyczyną zaników pamięci albo pojawieniem się udaru mózgu. Można wymieniać tak naprawdę w nieskończoność narządy, na które alkohol ma negatywny wpływ. Na pewno nie można zapomnieć o wątrobie, na którą alkohol też ma negatywny wpływ, ponieważ powoduje nieodwracalne zmiany również tego narządu. Mogą one prowadzić do marskości wątroby. Wątroba nie wygląda wtedy zbyt dobrze, a co najważniejsze, nie spełnia prawidłowo swoich funkcji. Wątroba jest narządem, który chyba jest najbardziej narażony na negatywny wpływ alkoholu etylowego. Zresztą to w końcu wątroba odpowiedzialna jest za detoksykację całego naszego organizmu, czyli jej rolą jest oczyszczanie naszego ciała ze wszelkich toksyn. A do takich toksyn na pewno zaliczamy alkohol etylowy. Zobaczmy, jaki wpływ będzie miał alkohol etylowy, który będzie pochodził z różnych napojów alkoholowych na wątrobę. Przygotowałem cztery zlewki. W pierwszej zlewce nalałem wodę i będzie stanowiła ona naszą próbę kontrolną, natomiast pozostałe trzy zlewki będą stanowić naszą próbę badawczą. I tak, w pierwszej zlewce mamy piwo, w drugiej wino i w trzeciej mamy wódkę. Różnią się one oczywiście zawartością etanolu w piwie. Ta zawartość etanolu jest najmniejsza z tych wymienionych tutaj trzech alkoholi, natomiast największa zawartość etanolu będzie znajdowała się w wódce. Do każdej naszej zlewki dodamy po kawałku wątroby. No i w takim razie zacznijmy. Dodamy kawałek wątroby do pierwszej zlewki, która stanowi naszą próbę kontrolną. I teraz do każdej zlewki z napojem alkoholowym. Do wina oraz do
wódki. No i teraz będziemy czekać na efekt naszego doświadczenia. Troszeczkę on zajmie, dlatego pojawimy się za chwilę i wtedy podsumujemy całe doświadczenie. Zobaczmy w takim razie, co się stało z kawałkami wątroby. Zacznijmy może od naszej próby kontrolnej, czyli od wątroby, która była zanurzona w wodzie. Dobrze, postaramy się ją ładnie wyciągnąć. No dobrze, zobaczmy, że wątroba nie zmieniła się zbytnio w stosunku do tego, co było wcześniej. Tak dalej wygląda i ma podobny kolor jak wcześniej. Dobrze, to w takim razie wyciągnijmy wątrobę, która trzymana była w zlewce z piwem. Chyba było z tej strony, tak? No i już widzimy, że w stosunku do tego, co było w próbie kontrolnej, no nasza wątroba wygląda trochę inaczej. Zmieniła swój kolor, pokryła się takim białym nalotem. O, powinno być pięknie to widoczne. Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądała wątroba trzymana w winie. O, zobaczmy, że również mamy jakiś taki biały nalot, więc podobnie jak to było w przypadku piwa. No i mamy również wódkę. Tutaj też zobaczmy, że no wątroba no już nie wygląda tak apetycznie. Dla porównania przybliżę. Tak, zobaczmy, że kolor jest całkowicie inny w każdym przypadku. Doszło, podobnie jak w przypadku białka jaja, do denaturacji białek, które oczywiście tworzą wątrobę. W każdym przypadku, czy to było piwo, wino, czy wódka, doszło do zniszczenia wątroby. Więc w takim razie możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o wniosek, że niezależnie od rodzaju trunku dochodzi do niszczenia struktury białek, które budują wątrobę. Tak, czy doszło do denaturacji białek, które właśnie tę naszą wątrobę tworzą. Tak więc tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki to jest rodzaj alkoholu. Oczywiście szybciej ten efekt jest widoczny w przypadku trunku, który zawiera więcej tego etanolu. Tak? Natomiast zdecydowanie wolniej w przypadku piwa, gdzie tego etanolu jest trochę mniej, ale w każdym przypadku efekt, jak widzicie, jest taki sam. Zastanówmy się teraz, co się dzieje z alkoholem, jeżeli dostanie się do organizmu człowieka. Oczywiście organizm uważa alkohol za truciznę i stara się go jak najszybciej z niego pozbyć. Niestety, sam proces neutralizowania alkoholu jest bardzo długi i wymaga zużycia ogromnej ilości energii. Alkohol etylowy trafia do żołądka i następnie do jelita cienkiego, gdzie następuje jego transport do naczyń krwionośnych, do krwi. I jest to proces, który powinniście bardzo dobrze znać i kojarzyć, ponieważ jest to oczywiście wchłanianie, czyli w jelicie cienkim następuje wchłanianie alkoholu do krwi. 10% wypitego alkoholu, które dostanie się do organizmu, jest usuwane w takiej samej formie, w jakiej się do niego dostało, czyli pod postacią alkoholu etylowego, którego wzór to C2H5OH. Usuwany jest on wraz z moczem, chociaż niewielkie ilości usuwane mogą być również przez płuca wraz z wydychanym powietrzem. No dobrze, ale co się dzieje w takim razie z pozostałymi 90% alkoholu? Pozostała część alkoholu etylowego transportowana jest do wątroby, gdzie ulega przekształceniom do o wiele bardziej toksycznego aldehydu octowego. Jest to związek, który odpowiedzialny jest za pojawienie się wymiotów czy nudności. Dalej, aldehyd octowy będzie ulegał dalszym przekształceniom, dalszym modyfikacjom do tlenku węgla 4 oraz do wody.
wszystko będzie zależało od różnych enzymów, które odpowiedzialne są za metabolizm alkoholu. Zresztą sam proces usuwania alkoholu z organizmu jest bardzo długi. Na przykład wątroba radzi sobie w ciągu godziny z około 10 gramami alkoholu etylowego, czyli taką zawartością alkoholu, jaka znajduje się w jednym kieliszku wódki. Warto jednak wspomnieć, że tempo tej przemiany będzie w dużej części zależało od poziomu enzymów, a ten poziom jest po pierwsze zdeterminowany genetycznie, a po drugie zróżnicowany indywidualnie. Dlatego nie do końca prawdą jest, że po godzinie od momentu wypicia jednego kieliszka wódki można spokojnie wsiąść za kierownicę samochodu. Dlatego jeżeli zobaczysz, że jakaś osoba dorosła pije alkohol w jakiejkolwiek formie, nie pozwól jej prowadzić samochodu. Stanowi to ogromne zagrożenie dla tej osoby, jak również dla innych osób w najbliższej okolicy, w najbliższym otoczeniu. Samo usuwanie alkoholu z organizmu wymaga nakładu ogromnej ilości energii. Dlatego po wypiciu alkoholu spada poziom cukru we krwi. Stąd człowiek również czuje się głodny. Jest to powód, dla którego w sobotni wieczór, w niedzielny poranek budki z kebabami mają ogromne zyski. To właśnie wtedy drzwiami i oknami próbują dostać się do nich gwiazdy parkietu z okolicznych klubów. Jeżeli dzisiaj mówimy o alkoholach, to oczywiście nie może być innej zagadki, jak takiej, która będzie dotyczyła właśnie alkoholu. I to nie byle jakiego alkoholu. Posłuchajcie uważnie. Jeżeli jakiś Karol wypije sobie metanol, to jak go szybko uratować, by nie pozwolić mu wykitować? Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi do zagadki, albo już ją znacie i tylko chcielibyście sprawdzić, to oczywiście nie wyłączajcie tego odcinka, tylko oglądajcie do samego końca. Pod koniec naszego spotkania oczywiście wyjaśnię odpowiedź do tej zagadki. Wiemy już, że alkohol nie jest niczym dobrym dla naszego organizmu. Są jednak pewne organizmy, które nie wyobrażają sobie życia bez alkoholu. Będą produkować alkohol podczas uzyskiwania energii, która niezbędna będzie im do wykonywania wszystkich podstawowych czynności życiowych. Mówię tutaj na przykład o drożdżach. Drożdże są to jednokomórkowe grzyby, które będą uzyskiwać energię w wyniku procesu, który nazywamy fermentacją alkoholową. Dzisiaj zobaczymy, w jaki sposób właśnie taka fermentacja alkoholowa przebiega u drożdży. Do wykonania doświadczenia będziemy potrzebować oczywiście drożdże, również będziemy mieli sacharozę, czyli cukier biały, ciepłą wodę oraz wodę wapienną. Najpierw przygotujmy zawiesinę naszych komórek drożdżowych, więc od czego zaczniemy? Do ciepłej wody dodamy troszeczkę cukru. I zawartość wymieszamy. I teraz do naszej zawartości zlewki dodamy jeszcze przygotowane wcześniej drożdże. Przygotowane w sensie wyciągnięte z lodówki. Dobrze, wrzucimy troszeczkę takich drożdży pokruszonych. I ponownie wymieszamy naszą zawartość. Dzięki temu będziemy mieli nasz obiekt biologiczny. Dobrze.
Dobrze, mamy już jakąś taką zawiesinę właśnie komórek drożdżowych. Na chwilę odłożymy ją na bok, skomponujemy zestaw do naszego doświadczenia. Potrzebujemy probówki. Najpierw mamy pierwszą probówkę. Z racji tego, że doświadczenie troszeczkę czasu zajmuje, a raczej nie chce nam się tego trzymać przez pół godziny, przez 20 minut. Dlatego zrobimy to w ten sposób, aby po prostu tego tak nie robić. Zrobimy z klamerek specjalny taki statyw. O, proszę zobaczyć. Dzięki temu nie musimy trzymać probówki. Będzie się ona trzymać właśnie za pomocą takich dwóch klamerek. Dobrze, i do takiej probówki dodamy właśnie naszą zawiesinę komórek drożdżowych. Dobrze, myślę, że powinno nam wystarczyć. Teraz nasz obiekt zakryjemy po prostu korkiem. Tak więc zatykamy korkiem i w korku mamy już rurkę odprowadzającą. W naszym przypadku będzie to po prostu zwykła słomka. I koniec tej słomki zanurzymy w drugiej probówce, do której nalejemy wody wapiennej. I też już to przygotujemy, tylko znowu, abyśmy nie musieli trzymać takiej probówki, to ponownie stworzymy taki statyw do probówki. O, pięknie nam się trzyma. I wlejemy wodę wapienną. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ta woda wapienna. Więc jest to taka bezbarwna ciecz. Jeszcze trochę wyżej. O. Może trochę niżej. Tak. O, super. Tak wygląda skomponowany nasz zestaw właśnie do badania takiej fermentacji alkoholowej. Na koniec będziemy mieli dwie probówki. Probówka z naszą zawiesiną komórek drożdżowych została zatkana za pomocą korka ze słomką i koniec tej słomki zanurzony jest w wodzie wapiennej. Tak więc za jakieś 20-30 minut zobaczymy, co się tutaj będzie tak naprawdę działa. Dobrze, więc wracamy za jakiś czas. Zobaczmy, co się tutaj stało po około 20 minutach. Zacznijmy może od pierwszej probówki, w której mieliśmy zawiesinę komórek drożdżowych. No i zobaczmy, że widać tutaj, że w tej zawiesinie pojawiają się jakieś takie pęcherzyki gazu. Mam nadzieję, że jest to dobrze widoczne i one bąbelkują nam tutaj do góry. I następnie te gazy transportowane są za pośrednictwem słomki i trafiają do drugiej probówki, gdzie mamy wodę wapienną. I zobaczcie, że tutaj mamy taki jeden pęcherzyk, który ładnie nam się z tej słomki uwalnia. Powiększa się i powiększa. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy, jak on uchodzi, jak się uwalnia. Tak, jest coraz większy. No ale zobaczmy, że te pęcherzyki gazu, co one powodują z tą wodą wapienną? Co one z nią robią? Jak dobrze pamiętacie, woda wapienna była bezbarwna, była przejrzysta. Natomiast co się z nią stało teraz? No już nie jest taka przejrzysta. Tak, nastąpiło zmętnienie wody wapiennej. Wodę wapienną do tego doświadczenia dodaje się po to, aby wykryć jeden z produktów fotosyntezy. Ale jeszcze chwilkę poczekamy może na ten bąbelek. Tak, bo już jest dosyć duży. Chyba zaraz się pięknie nam tutaj uwolni. No, coś nie chce.
O, proszę. Tak, a więc pięknie nam się tutaj uwolnił. Ja troszeczkę może jeszcze wstrząsnę tutaj tą pierwszą próbówką i to się nam troszeczkę przyspieszy, cała reakcja. Całe uwalnianie tak naprawdę. O, proszę zobaczyć, że ten bąbelek się znowu nam powiększa, powiększa, powiększa. O, i ponownie nam się uwolniło. Tak, i właśnie ten gaz, który się uwalnia, powoduje zmętnienie wody wapiennej i tym gazem jest tlenek węgla 4, czyli jednym z produktów fermentacji alkoholowej jest właśnie tlenek węgla 4, czyli dwutlenek węgla. Natomiast drugi produkt, który powstaje w wyniku fermentacji alkoholowej, znajduje się w probówce pierwszej i to jest nic innego jak alkohol etylowy. Oprócz tego oczywiście powstaje energia, którą drożdże będą wykorzystywać do swoich procesów życiowych. Tak więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o reakcję fermentacji alkoholowej, no to wygląda ona następująco. Oczywiście reakcja, którą przeprowadziliśmy, jest stosowana do produkcji różnego rodzaju alkoholi. Bez różnicy, czy to będzie wino, piwo czy wódka, ten proces wygląda dosyć podobnie. Różnica polega na tym, że będą się różnić od siebie źródłem cukru. Jeżeli zamiast cukru białego dodalibyśmy na przykład winogrona, jakieś inne owoce, no to tym sposobem otrzymujemy wina. Jeżeli dodalibyśmy na przykład słód pszeniczny, no to wtedy moglibyśmy otrzymać piwo pszeniczne i tak dalej, i tak dalej. No i tym sposobem dobrnęliśmy praktycznie do końca tego filmu. Postaram się to teraz jakoś tam wszystko połączyć, włożyć do jednej butelki, oczywiście nie po alkoholu. No i w takim razie pamiętajcie, moi drodzy, że alkohol szkodzi zdrowiu. Pomimo początkowej euforii i dobrego samopoczucia, alkohol etylowy, długotrwałe jego picie, powoduje nieodwracalne zmiany w całym naszym organizmie. Ciężko jest sobie wyobrazić i mówić o jakichś skutkach wewnątrz naszego organizmu, więc o uszkodzeniach wątroby, o niszczeniu komórek nerwowych, bo tych skutków nie widać od razu. Dlatego pewnie niektórzy pomyślą, że a co tam przecież, wypiję jedno piwko, nic się nie stanie. Jeden kieliszek wódki, też będzie wszystko ok. Więc no, ciężko rzeczywiście o tym mówić, ale trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy gotowi na jakieś uczynki, to warto pamiętać też o konsekwencjach, bo że trzeba będzie spłacić rachunek, który zaciągnęliśmy, to akurat jest pewne. Alkohol oddziałuje na praktycznie wszystkie nasze układy, więc układ szkieletowy, układ krwionośny, pokarmowy, no i oczywiście nerwowy. Jeżeli nie chcecie rozmawiać o tym, co się dzieje wewnątrz naszego ciała, no to zwróćcie uwagę na to, jak alkohol niszczy relacje między ludźmi. Po wypiciu alkoholu człowiek staje się bardziej agresywny, jest bardziej skłonny do podejmowania zachowań ryzykownych. Ile rodzin zostało rozbitych przez alkohol? Ile osób przez niego zginęło? Po wypiciu alkoholu czas naszej reakcji jest o wiele dłuższy, dlatego czymś niewyobrażalnym jest jazda na podwójnym gazie. Zresztą nie bez powodu co jakiś czas w telewizji czy w internecie pojawiają się kampanie dotyczące tego problemu. Okazuje się, że ten problem w ogóle nie znika. No i wszystkie statystyki pokazują mi jedno. Alkohol to po prostu morderca. Dlatego warto się mu przeciwstawić i mieć z nim jak najmniej do czynienia. Odpowiedź do zagadki brzmi etanol. Jeżeli ktoś zatruje się metanolem, trzeba działać szybko. Jednym ze skutecznych sposobów jest zastosowanie alkoholu etylowego. Powoduje on wypieranie metanolu z połączeń z enzymami, przez co zmniejsza się jego toksyczność. Tylko szybkie zastosowanie leczenia odtrutką może doprowadzić do cofnięcia się zaburzeń widzenia, które mogą pojawić się podczas zatrucia metanolem. Zbyt późne wykrycie zatrucia
metanolem może doprowadzić do śmierci. W jaki sposób takim metanolem można się zatruć? Najczęściej do takich zatruć dochodzi poprzez wypicie alkoholu nieznanego pochodzenia. Dawka śmiertelna metanolu dla każdego z nas jest inna i wynosi od 30 do 150 ml. Dziękuję Wam ślicznie za poświęcenie uwagi. Cieszę się, że wytrzymaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku będziecie wiedzieli, że nie warto sięgać po alkohol. Przed Wami jest przecież wspaniałe, piękne i długie życie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Przeglądnijcie również inne filmy z przedmiotów przyrodniczych, czyli z chemii albo fizyki. Ja tym samym Was żegnam, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku.